Dla kogo zostały napisane Pink Booki? Jak zastanawiam się nad tym pytaniem, to pierwsze do głowy przychodzi mi, że zostały napisane dla kobiet, bo chcemy z Edytą przekazać kobietom miłość w tych książkach. Z racji tego, że książki są nawet na Poczcie Polskiej, przeszły one lekką cenzurę, więc ten seks jest tam trochę załagodzony, także twoja mama i twoja mama, a nawet twoja babcia z przyjemnością tę książkę przeczyta. U mnie każda książka to jest zupełnie inna historia, nowi bohaterowie, nowe perypetie, miłość, zdrada, namiętność, no wszystko jest w tych książkach. Moje książki nie są inspirowane w ogóle moim życiem. A te sceny? No te sceny też, te sceny biorą się z głowy, to jest u mnie czysta rodzaj fantazji. Na pewno jakoś nieświadomie troszkę przenoszę siebie na przykład do moich bohaterów, ale absolutnie nie opisuję nic, co wydarzyło się w moim życiu. U mnie to jest czysta fantazja, a u Edyty jest na faktach i może się tak dlatego różnimy, ale z jednej strony się uzupełniamy. W moim przypadku mężczyźni czytają moje książki i wcale tego nie kryją, a nawet dziękują mi, że są tam porady, dzięki którym wiedzą, jak obsłużyć kobietę nie tylko w łóżku, ale i w życiu, bo wiadomo, kobieta jest nieodgadniona, dzisiaj ma tak, jutro ma inaczej, a ja w tych książkach tłumaczę pewne nasze zachowania. Bez mężczyzn świat nie istnieje, byłby nudny. Dlatego mężczyźni odgrywają ważną rolę nie tylko w naszych książkach, w naszym życiu, ale także na naszym Instagramie. Postanowiłyśmy z Kasią zrobić serię Pink Book z łóżka, gdzie zapraszamy mężczyzn do krótkich rozmów z nami, gdzie rozmawiamy o miłości. Krótkich czasami się trochę przedłużają. O miłości, o seksie, o związkach, o randkowaniu, o tym, czy czytają książki, jak odnoszą się do czytania romansów. I to są naprawdę fajne, wartościowe rozmowy. Kogo mamy kolejnego? Mamy Miśka Koterskiego. Na pewno chcemy wziąć Kamila Glika. Już rozmawiamy z nim, bo też lubimy piłkarzy. Może Łukasz Zwoliński z Lechii Gdańsk. On też... Mateusz Gessler? Mateusz Gessler na pewno będzie kolejny. Mikołaja Roznerskiego. O kim jeszcze żeśmy rozmawiały? Tak naprawdę nikt nam nie odmawia i chętnie rozmawiają o tym, dlatego że mężczyźni czytają książki. Bardzo często czytelniczki moje piszą do mnie i wprost zwierzają się ze swoich przeżyć. Poczekaj, czy ja mogę się coś wtrącić? Ostatnio jedna z czytelniczek napisała do mnie tak: Edyta, dzięki twoim książkom pierwszy raz w życiu miałam orgazm, a mam 41 lat. Ponieważ my w naszych książkach opisujemy dokładnie te zbliżenia, opisujemy co trzeba, jak trzeba zrobić, te kobiety odtwarzają to w domach ze swoimi mężczyznami i dzięki temu jakość ich seksu się poprawia. Także mam nadzieję, a nawet widzę to, że dzięki naszym książkom jakość seksu Polaków się poprawi. Kasia, zapomniałam o tym. Więc tutaj nawiązując do tego, co powiedziała Edyta, ja bardzo często dostaję takie wiadomości od czytelniczek, że po przeczytaniu jednej, drugiej, piątej, dziesiątej książki coś im się w głowie tam otworzyło, że się bardziej otworzyły, że już nie tylko po Bożemu, że rozmawiają z partnerem, bo to też jest bardzo ważne, żeby rozmawiać, bo tutaj nie chodzi tylko, żeby robić, ale żeby jednak porozmawiać o tych swoich potrzebach. Więc na pewno te książki mają też bardzo dobry wpływ na czytelniczki i czytelników również. Właśnie ruszyła przedsprzedaż Stewardesy. Jest to jedna z ciekawszych moich książek, ponieważ jest nie dość, że oparta na faktach, to akcja dzieje się w Dubaju, a w Dubaju nigdy nie byłam, ale w Dubaju mieszkał mój znajomy Piotrek, który oprowadził mnie wirtualnie po tym Dubaju. No nie ukrywam, że mieliśmy się ku sobie, ale nic z tego nie wyszło. Wyszła natomiast bardzo fajna, ciekawa książka pełna miłości, namiętności, intryg, zdrady i takich wątków, których nikt się nie spodziewa. Piotrek, pozdrawiam. To tak, od Edyty jest Stewardesa, a ode mnie jest czwarty tom mojej sagi. Ten tom nosi tytuł Zniknięcie. Nie mogę tutaj za dużo powiedzieć, bo jest to kontynuacja losów z poprzednich trzech tomów, ale sam tytuł bardzo dużo mówi, bohaterka nieźle nawywija i będzie musiała zniknąć. Przedsprzedaż już ruszyła.